tvpodkarpacie.pl. Co to jest pieniądz i co zrobić, żeby być bogatym? Na co wydać 1000 zł? Czy kieszonkowe może nauczyć wartości pieniądza? Czy warto uczyć się właściwego zarządzania pieniędzmi? Na te pytania odpowiadali dziś najmłodsi mieszkańcy naszego miasta, młodzież oraz dorośli. Co to jest pieniądz? Pieniądz to jest taka rzecz, za którą się coś kupuje. To jest takie coś, co się za coś kupuje. Co trzeba zrobić, żeby być bogatym? Zbierać pieniędzy. A jak te pieniądze się zbiera? Trzeba szukać. Pracować. Trzeba zarabiać, jak jest się w pracy. A jak się straci pracę, to nie będzie tak dużo pieniędzy. Można iść do bankomatu. Sobie wybrać pieniążki. A co trzeba zrobić, żeby mieć tą kartę? Trzeba mieć dobry numer. Na przykład jak czymś się nie bawimy, to możemy zrobić sklep. Jeszcze można zarabiać w bankomatu. Trzeba dużo zarabiać. Jak zarabiać? Trzeba dużo pracować. Można w ping-ponga zarobić. Trzeba zbierać pieniądze. Trzeba znaleźć pracę. Chciałbym zostać piłkarzem w przyszłości. Piłkarze dużo zarabiają i wtedy na przykład można zdobyć puchar i medale. Lewandowski i Ronaldo, a najwięcej to Ronaldo. Ronaldo 1000, czyli 1000. Ile zarabia Ronaldo? Ronaldo zarabia 1500. Ronaldo, to jest twój ulubiony piłkarz? Nie. Nie? Lewandowski. Lewandowski? Mój Messi, no bo Messi zarabia ponad miliard. Nie ma takiej lizy. Jest. Ja chcę pracować w sklepie. Ja chcę zostać panią przedszkolinką. Co można kupić na przykład za pieniądze? Chleb. Piłka. Korki. Na przykład samochód. Na przykład album piłkarski. Na co wydajesz swoje pieniążki? Oszczędzam. Oszczędzasz? A na co oszczędzasz? Na konto. Zabawki. Na przykład banana. Na przykład jakieś zabawki. Można kupić sobie owoce różne. Pieniążki trzymamy w skarbonce. A na co oszczędzasz tej skarbonce? Na komputer. Czy bierzesz udział w planowaniu domowego budżetu? Generalnie staram się nie mieszać w sprawy finansowe moich rodziców. Są to ich pieniądze i nie interesuję się, na co je przeznaczają. Raczej nie. Chociaż pomagam czasem rodzicom. Nie, raczej nie. To są sprawy rodziców. Ja się nie mieszam, nie pakuję. Nie ma czegoś takiego u mnie? Nie, w moim domu zajmują się tym rodzice. W pewnym sensie biorę udział w planowaniu budżetu domowego, ponieważ rodzice uczą nas tego od dość młodych lat, żebyśmy umieli sami rozplanować w przyszłości budżet swój własny. Czasem rozmawiamy na temat, na który rodzice planują wydać pieniądze czy coś w tym rodzaju, ale sama nie mieszam się w sprawy finansowe rodziców. Rodzice finansują wszystko. Dotyczące, nie wiem, i pracy, i zarobków w pracy, albo nieraz rachunków i tym podobnych. Czasami rozmawiamy, żebyśmy umieli sobie poradzić w przyszłości o własnym budżecie. Czy wiesz, jaka jest różnica pomiędzy wydawaniem a inwestowaniem? Wydaje mi się, że tak. Jeżeli wydajemy to na jakąś konkretną rzecz i ją potem posiadamy, a inwestowanie to przeznaczanie pieniędzy jest chęcią rozmnożenia ich. Oszczędzanie polega na tym, że ogranicza się jakieś koszty albo wydawanie pieniędzy na coś. Inwestowanie to jest na przykład lokata w banku albo coś, co się raz wpłaci, a potem przyniesie większy zysk. Wydawanie pieniędzy sprawia nam przyjemność. Inwestowanie to jest tak jakby przyszła przyjemność. Czy szkoła przedsiębiorczości byłaby potrzebna? Wydaje mi się, że na pewno byłoby to coś fajnego, coś nowego, coś z czego moglibyśmy zaczerpnąć dużo nowych rzeczy, informacji i dużo nauczyć się w życiu, bo mimo wszystko finanse w życiu są chyba jedną z najważniejszych kwestii w życiu dorosłym. Każdy powinien zajmować się swoimi pieniędzmi, każdy powinien o nich decydować bez użycia organu szkoły ani żadnych władz administracyjnych. Myślę, że tak, bo ludzie bardzo mało o tym wiedzą nieraz.
w ogóle nie planują swoich wydatków. Moglibyśmy się nauczyć przede wszystkim właśnie oszczędzania i inwestowania, co będzie właśnie bardzo potrzebne dla dzisiejszej młodzieży, aby mogli w przyszłości jakoś zaoszczędzić te pieniądze i przeznaczyć na różne cele. Czy dostajesz kieszonkowe za darmo, czy musisz na to zapracować? Prawdę mówiąc, dostaję co miesiąc taką samą sumę. Po prostu nie muszę nic robić specjalnego. W sumie kieszonkowego nie dostaję, po prostu jak proszę rodziców, to mi dają. Kiedyś dostawałem za darmo, kiedy chodziłem do podstawówki, a od gimnazjum musiałem już wykonywać pewne prace, żeby dostawać pieniądze. Ja nie dostaję kieszonkowego, ale za to, kiedy czegoś potrzebuję, to po prostu mama mi daje. To taka wymiana. Jeśli są mi potrzebne pieniądze, to po prostu proszę o to rodziców, a jeśli chcę właśnie tak na coś dla siebie, na, dla jakiejś przyjemności, to po prostu pomagam coś i wtedy zapracowuję na to. Gdybyś dostała teraz 1000 zł, co zrobiłabyś z pieniędzmi? Ojejku, dużo pieniędzy. Jeżeli dostałabym 1000 zł, myślę, że część bym na pewno odłożyła na oszczędności. A zależy, kiedy bym dostała te pieniądze, czy bym potrzebowała czegoś konkretnego, może na przykład kupiłabym sobie coś, o czym marzę od pewnego czasu. No, część na pewno sobie zostawię, a część wydam na coś, co mi jest potrzebne albo co chcę. Myślę, że odłożyłabym na konto, żeby w razie czego, gdybym kiedyś potrzebowała, może kiedyś będę chciała sobie kupić samochód, albo będzie jakaś zła sytuacja finansowa u mnie w domu i nie będzie miał kto zapłacić za moje studia. Myślę, że wtedy by się to 1000 zł na pewno przydało. Na pewno część pieniędzy inwestuję, a część wydam na jakieś przyjemności typu zakupy. Daję na lokatę, żeby po pewnym czasie mieć więcej tych pieniędzy i potem wydać na coś mądrego. Prawdopodobnie przeznaczam na podróże albo zatrzymuję je na wyjątkowe jakieś okazje, na nieplanowane wydatki. Czy uczą Państwo budżetowania dzieci? Staramy się uczyć. Wychodzi to z różną skutecznością. Są dzieci bardziej lub mniej podatne w zależności od wieku i potrzeb, które mają. W dzisiejszym świecie chyba najbardziej, że jednak trzeba uczyć. Ja na pewno będę. No, do gospodarowania pieniędzmi w przyszłości, wiadomo. No, ja mam wnuczkę w wieku takim szkolnym, no staram się ją uczyć. Czy pan sądzi, że dzieci powinny dostawać kieszonkowe za darmo, czy jednak powinny zapracować na to? No oczywiście, że powinny zapracować. Żeby wydać, trzeba najpierw zarobić i ta zasada obowiązuje wszystkich, i dorosłych, i dzieci. I trzeba od najmniejszych lat uczyć tej zasady. Jeśli myślę o kieszonkowe, to tak, jak najbardziej, że dzieci będą dostawać. Może z tego względu, żeby też się nauczyły może tej wartości pieniądza? Jak coś przewiniły, to nie dostawały kieszonkowego. A czy kontrolują Państwo, co dzieci robią z pieniędzmi? Może Pani? Tak, tak, kontrolujemy. Zwracamy uwagę, na co wydają i w jaki sposób wydają te pieniądze. Może należy mieć do dzieci również zaufanie, pozwolić im na troszeczkę swobody, ale ta kontrola powinna być taka delikatna. Na pewno. Teraz mamy takie czasy, te narkotyki i te inne rzeczy, także myślę, że dobrym początkiem będzie kontrolowanie wydatków dzieci. A później myślę, że się nauczą z czasem. W tej chwili jest tak dużo pokus różnych, że trzeba kontrolować. Czy sądzą Państwo, że Państwa dzieci znają wartość pieniądza? Nie. Według mnie nie znają tej wartości, dlatego że żeby znać wartość pieniądza, trzeba znać ile trzeba poświęcić dla siebie, żeby ten pieniądz zarobić. Jeśli one dostają tak za nic ten pieniądz, no to za nic go mają po prostu. No nie wiem, no chyba nie każde dzieci. Nie wszystkie. Mhm. Nie wszystkie. A dlaczego? No bo chyba z takich bardziej zasobniejszych rodzin to dzieci nie szanują pieniądza. Trzeba umieć rządzić pieniędzmi, jak myślicie? Tak. Gdzie nauczyć się przedsiębiorczości i właściwego zarządzania pieniędzmi? Najlepiej w Szkole Przedsiębiorczości, która w Sanoku rusza już 6 października. Zajęcia odbywać się będą od października do lutego w każdy czwartek w godzinach od 16 do 19.30, osobno dla dzieci i młodzieży. Zajęcia będą prowadzone w Auli Państwowej Szkoły Muzycznej w Sanoku. Szczegółowe informacje znajdziecie Państwo na stronie Narodowego Instytutu Kształcenia pod adresem nink.pl. tvpodkarpacie.pl